Cieszę, że mogę Państwa tu witać wszystkich, którzy tak tłumnie przybyli na spotkanie z naszym dzisiejszym bardzo miłym gościem. Witam oczywiście w imieniu Dyrekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Spotykamy się, by porozmawiać o miłości. Jest do tego okazja szczególna, ponieważ dzisiaj gościmy Panią Hannę Brakuniecką, która można powiedzieć, że właśnie wydała prozatorską książkę z opowiadaniami pod tytułem Wjechał we mnie tramwaj, czyli 77 opowieści o miłości. I jak na dzisiejszy dzień przystało, o tej miłości będziemy przez najbliższe kilkadziesiąt minut intensywnie rozmawiać, ale nie tylko. Zaczniemy akcentem muzycznym, bowiem dzisiejsze spotkanie uświetni swoim występem pani Agnieszka Wojtkowiak, skrzypaczka, multiinstrumentalistka, dzisiaj w roli ewidentnie skrzypaczki. Nieróżowe, krwawiące, może nawet trochę zmasakrowane, ale no właśnie, jak to jest, cały czas utożsamiamy jednak to serce z siedliskiem miłości. A jaka jest miłość z Pani historii? Może zaczniemy od tekstu tytułowego, Wjechał we mnie tramwaj. Ja myślę, że to będzie bardzo dobra próbka tego, co czytelników tego tomu spotkać może. Wjechał we mnie tramwaj. Przyglądałam się sufitowi w kuchni. Na nim widziałam córki Miry malujące ściany. Patrzyłam oczarowana, jak pokrywały tynk świecącymi odcieniami brązu, które układały się w coraz bardziej zachwycające przestrzenie. Wtedy wjechał we mnie tramwaj. Poczułam wypełniającą mnie rozkosz. Gorąco przeniknęło całe ciało. Drżałam. Otworzyły się drzwi i wszedł on. Postawny, przystojny. Poszukiwał terapeutki. Ja nią byłam. Usiadłam za biurkiem. Opowiadał o związku z młodą kobietą, o ich namiętności. Zadawałam coraz więcej wnikliwych pytań. Jak to się stało, że tyle się dzieje między wami? Zaczął wyginać się wężowymi ruchami. Jego biodra unosiły się i opadały. Przez obcisłe spodnie widać były zarysy nabrzmiałego falusa i krągłych jąder. Moje jądra ją zachwyciły, wyszeptał. Patrzyłam na obciskające jego męskość spodnie. Byłam nim, byłam jego kochanką, terapeutką, byłam całym światem mojego. Mieliśmy tutaj próbkę. Pani nawet mi zarzuciła, że ja takie świństwo powybierałam. Ale właśnie takie też opowieści widzimy w tym tomie opowiadań. I moje pierwsze pytanie, skąd pomysły, inspiracje do takich historii? Czy pani... No właśnie, może tak, skąd pomysły? Jak wygląda ten proces twórczy? Jak zwykle powiem to, że moje pomysły biorą się z ludzi.
bo ja kocham rozmawiać z ludźmi. Całe życie rozmawiałam wnikliwie, głęboko o wszystkim. A to, ten tekst, to historia ze snu, z żywego, autentycznego snu mojej przyjaciółki, która mi go opowiedziała kilka lat temu. Ja się zachwyciłam, zapisałam. Kiedy jej powiedziałam o tym, że taki będzie tytuł, ona nic już nie pamiętała, bo snem ulatują, ale ja to chwyciłam. I przez to też, że nie mam pamięci w ogóle do niczego, muszę zapisywać. A że najbardziej, i też o tym ostatnio myślałam, te zmysły, które są we mnie najintensywniejsze, to właśnie uczucia. I to, co najbardziej pamiętam, to są uczucia. I zawsze się boję, że gdzieś to zginie, uleci. Dlatego muszę je zapisać. Muszę zapisać chwilę, muszę zapisać cudowne kontakty z ludźmi. A im bardziej niezwykłe, tym bardziej ciekawe. I tym warte. Bardziej warte. Bardzo późno zaczęłam pisać. Strasznie lubiłam pisać, jak byłam małą dziewczynką, ale potem moja pani od polskiego powiedziała, że to pokazała mi, że to nieładne. Moja pani, kiedy robiłam pracę dyplomową na WSN-ie w Olsztynie z językoznawstwa, z niechęcią mi napisała, że piszę za bardzo literacko, więc się szalenie wycofałam z tego pisania i do głowy mi nie przyszło, że ja też umiem pisać. Tym bardziej, że żyłam w cieniu wielkiego poety, gdzie naprawdę zwykłe, potoczne słowo było czymś tak malutkim, że się nie dawało. No, ale w tym momencie zaczęłam pisać, łapać i okazało się, że to jest no, to, co najbardziej kocham i uwielbiam robić. Pani oprócz pisania też jest aktywną, że tak powiem, rysowniczką. Bardzo aktywną blogerką i właśnie tutaj też te książeczki rysownicze wiem, że się dzisiaj pojawiły, tak? Jeszcze ale są mi Państwo, pojawią się jeszcze. No to jest bardzo ciekawe, jak Pani właśnie, jak pierwszy kontakt z Pani twórczością miałam, czy też w ogóle z Pani osobą, jako osobą artystycznie aktywną, miałam przy okazji tomiku Habra Kadra, gdzie wystąpili Państwo i Pan Kazimierz Brakoniecki, poeta, i Pani w takim artystyczno, może trochę ironicznym duecie. I przyznam, że wtedy się zachwyciłam tymi rysunkami i tym poczuciem humoru i też zachęcamy, mimo że dzisiaj rozmawiamy może o czymś innym, ale wbrew pozorom Habra Kadra też jest o miłości, o tej relacji i małżeńskiej, i rodzinnej. Chyba cały czas jednak ta miłość jest w Pani twórczości bardzo, bardzo obecna. Tak, a podstawowa, obecna. I to może tak nie bardzo wypada mówić, ale troszkę odkryje się tak, bo przypomniało mi się coś bardzo walentynkowego. Kilkanaście lat temu poszłam do mojego męża, pod wpływem zresztą jakiejś lektury i zadałam mu pytanie, powiedz mi, za co ty mnie kochasz? A on golił się wtedy i powiedział, bo ty umiesz naprawdę kochać. Ja poleciałam wtedy do moich synów, a oni powiedzieli, no tam, przecież to oczywiste. I to było dla mnie niesamowite, takie cudowne. I potem się zaczęłam rozglądać po świecie i zobaczyłam, że rzeczywiście tak jest. I zajrzałam do swojego serca, a tam tłumy. Tłumy są też na kartach tej książki, ale również tę miłość, o której Pani wspomniała, rodzinną, widać na okładce, bowiem autorem jest właśnie jeden z synów. Tak, mój młodszy syn Szymon Brakoniecki, który się skończył wychowanie artystyczne i przeszedł przez liceum plastyczne i zajmuje, no i strasznie chciałam, żeby on tym się zajął. Także ucieszyłam się bardzo, że tak bardzo adekwatnie tę okładkę skończył. Książki to właśnie ta niesamowita. Niesamowita okładka, bo ona w pewnym sensie oddaje treść tej książki, prawda?
Tak jak już wspomniałam, nie jest to miłość cukierkowa, no może nie tylko, bo też te romantyczne uniesienia się pojawiają, ale dotyka pani tak różnych sfer życia i tak różnych odcieni miłości, tak różnych bohaterów, że jest to po prostu niesamowite doświadczenie. Na imię mam Iwek i cierpię na poważną chorobę. Trwa już 2 lata i wydaje mi się, że nie mam szansy na się wyleczyć. To sercowa choroba. Nazywa się nieszczęśliwa miłość. Przyczyną mojej choroby jest drobna blondyneczka pracująca w kasie w osiedlowym supermarkecie. Kiedy po raz pierwszy tam zaszedłem, nie miałem. Wykładałem na taśmę produkty spożywcze, mające mi starczyć na następny tydzień kawalerskiego żywota, gdy podniosłem wzrok i zobaczyłem piękno. Ucieleśnione w skromnej, delikatnej dziewczynie. Stałem skamieniały i chłonąłem. Oczy mi to niebieskie, nie szare, delikatnie skrojone usta. Ten gest, który kiedy poprawia włosy. Moje serce wyodrębniło nas dwoje i polecieliśmy w chmurze mojego zachwytu nad welkowany sufit marketu. Dopiero kilkakrotnie powtórzona kwestia. Płaci pan 22,36. Otrzeźwiła mnie i zmusiła do skupienia oraz wyliczenia co do grosza, żeby to śliczna rączka się nie męczyła wydawaniem reszty. Jeśli by wyszła niestety za mąż za tamtego kretyna, co nie daj Boże, to ona ma jeszcze siostrę, bliźniaczkę. Agnieszka jest niemal identyczna i też pracuje w tamtym sklepie. Myślę, że nie będę miał większych problemów, żeby ją pokochać i zacznę się wtedy starać o tę właśnie siostrę. Sami państwo widzą, jak przewrotna jest ta miłość. No właśnie, pani w tej książce też odziera te nasze wyobrażenia, demaskuje te nasze mity i pokazuje właśnie, że romantycznie już 2 lata, ale jest też siostra bliźniaczka, jakby się nie udało, to zawsze jest opcja B. Ja też zwróciłam w tej książce, co mnie bardzo urzekło i co według mnie bardzo ją wyróżnia na tle opowieści różnych o miłości, to jest język, jakim jest ona napisana, a raczej języki, bo jak państwo zauważyli, to każda opowieść jest bardzo zindywidualizowana. Jak pani to robi, że to tak wychodzi właśnie? Jak pani do mnie pięknie mówi, ja tak marzę o tym, żeby to było wyraźne i czasem czuję taką klatkę własnego języka i własnego słownika, że tych słów mi brakuje, żeby powiedzieć jeszcze więcej, że już to powtórzyłam. Ale uwielbiam rzeczywiście wsłuchiwać się w indywidualny język moich bohaterów i jak wyłapię jakiś motyw przewodni albo jakieś powtórzenia, kocham to po prostu. To jest rzeczywiście uczta dla pisacza, bo za taką się uważam pisaczkę jeszcze może, nie pisarkę, ale jeśli mi się uda to urozmaicić, zindywidualizować, no to jest po prostu przepiękne. Tak jak zachwycające są osobowości bohaterów. Każdy jest inny, chociaż mam takich stałych, o których piszę w kółko i zawsze są moimi inspiracjami, chociaż też ubieram te osoby w różne kostiumy. No, ale to, właśnie ta różnorodność naszego myślenia, patrzenia, odczuwania, niby jedna sprawa, miłość, prawda? A tak szalenie w różny sposób ją przeżywamy. Rzeczywiście pani prowadzi nas jakimś niby utartym torem pewnych przyzwyczajeń czy wyobrażeń, a tu nagle volta i znajdujemy się w zupełnie innym świecie. I tak też było w tym opowiadaniu. Powróćmy jeszcze do języka. Ja będę do tego wracać, ponieważ dla mnie to jest, tak jak powiedziałam, wyróżnik bardzo mocny tych opowiadań, a szczególnie tego języka, którym opisuje pani miłość zmysłową, seks,
te świństwa, jak sobie wcześniej powiedziałyśmy, ale tak naprawdę coś bardzo ludzkiego i coś bardzo, no też powszechnego, prawda? I ja mam wrażenie, że w literaturze to jest, jest z tym jakiś problem, bo albo są takie cukierkowe, romansowe metafory z narodem z harlekinów, albo z kolei takie wulgarne, fizjologiczne niemal opisy. A pani gdzieś tu próbuje znaleźć jakiś taki, nawet nie wiem czy swój język, ale dla tych bohaterów odpowiedni ich jakiś język, który jest bardzo zróżnicowany i bardzo też ciekawy i bardzo wymagający. I szczerze mówiąc widzę w tym jakąś nową fajną, przepraszam za wyrażenie fajną, nową dobrą jakość, której tak naprawdę jest mało, nawet w prozie. W prozie kobiecej. Jak to... Ja się z panią pani Sylwią bardzo zaprzyjaźnię. Jakie piękne rzeczy pani. Ale to prawda jest i czytelnicy potwierdzą. Bo, no to są rzeczywiście, o Boże, jak to się dzieje, praca nad językiem, rzeczywiście takie wsłuchiwanie się w człowieka. Myślę, że to, co jest dla mnie najważniejsze, to jest to, napisał do mnie taki wspaniały mój ukochany pisarz, z którym dzięki mężowi mam kontakt, wysłałam mu te opowiadania. I on powiedział, że świetne jest to, że ja zawsze stoję za bohaterem. Ja stoję za bohaterem, bo ja ich wszystkich do serca przyjmuję. I tego nieszczęśnika, o którym teraz czytałam, napisałam z niego mnóstwo opowieści i mam z nim ciągle kontakt. I jest to takie straszne cierpienie w tym człowieku, takie pomieszane, taki ból i taka niezrozumienie siebie i ja biorę z jego, myślę, że ja po prostu biorę go i to, co on do mnie mówi, przekładam i przepuszczam przez swoje serce i tak mi to wychodzi. No. Ja myślę, że też można by tę książkę podsumować, że one są opowieściami o miłości tych ludzi, ale że są też opowieściami o miłości pani do tych ludzi, to zresztą widać, jak też o nich pani emocjonalnie opowiada. No i to jest bardzo, bardzo piękne i bardzo, ja bardzo dziękuję jako czytelnik, ale myślę, że też każdy bohater czy człowiek, z którym pani się zetknęła, jest pani równie wdzięczny. I bardzo takie emocjonalne, ale też zmysłowe doświadczenia mamy i parę, która się kłóci o serwetnik czy o plamę po wazonie. Mamy wreszcie, są też historie i kobiece, i męskie. Mamy trochę wykrzywiony obraz rodziny w jednym z opowiadań o mamie. A ja mi szczególnie utknęło w głowie opowiadanie numer 35G. I mam takie pytanie do pani. Czy pani jest taką feministką żarłoczną, czy skąd się wziął pomysł na to opowiadanie? Bo dla tych z państwa, którzy nie znają, powiemy tylko, że jest to sen o tym, jak pozbawia się, jak kobieta pozbawia mężczyznę jego męskości. I jest to dla niej bardzo przyjemne doświadczenie. Gdzieś tu jest realizacja tego mitu, czy może to opowieść męska i lęk o kastracji się tutaj objawił. Skąd się wzięło to opowiadanie? Feministką jestem oczywiście, bo jestem kobietą. Kastrującą na pewno nie. No w każdym razie nie chciałabym, broń Boże. Ale historia była cudna. Pamiętam tę cudowną dziewczynę, która mi opowiada sen. Ale że ja jestem również specjalistką od snów i moje przyjaciółki wiedzą, że się do mnie dzwoni ze snami, żebym wyjaśniła, powiedziała, przegadała i powiedziała, co dalej z nimi robić. To oczywiście, jak ona mi zaczęła to opowiadać, to już cała to chłonęłam. Powiedziała mi, o czym jest ten sen i była w szoku. Ale jak zaczęła analizować swoje relacje z tym młodym człowiekiem, to rozkiwała jej się głowa, że rzeczywiście mogło tak być. No, coś jeszcze... Nie, no ja też uwielbiam to opowiadanie. Jest
jest naprawdę świetne. I też językowo, ja ciągle do tego powracam, językowo bardzo ciekawe, bo tam właśnie ta litera G pojawia się w wielu różnych kontekstach i muzycznych, i imiennych, i seksualnych też się chyba pojawia. Jak najbardziej, tak. O Gucio, właśnie, bo Gucio lub Gustaw jest właśnie bohaterem tego opowiadania, a kończy Barnie już na początku. Czy to jest zbiór po prostu faktów, czy forma terapii innych, czy autoterapii, czy może jest jeszcze jakiś inny ukryty cel? Aha, że o miłości. No rzeczywiście, moi przyjaciele, którzy tu siedzą, widzą, w jaki sposób ja piszę. Zbieram moje różne rozmowy w cykle. Początkowo one były zupełnie przypadkowe, czytałam w spichlerzu teatralnym. Potem zaczęłam myśleć, że rzeczywiście układają się, można by je ułożyć tematycznie. W tej chwili mam zaczętych 7 cykli. No ale najczęściej rzeczywiście przejawia się, przewija się miłość, bo miłość jest najważniejsza w życiu. Po prostu. I ja to najlepiej wiem. I kiedy zaczęłam myśleć o skomponowaniu książki, to pomyślałam, że ten najczęściej powtarzany motyw to jest motyw miłości. Ale ja tu to od razu dodam, że tych fascynujących motywów i strasznie ważnych, które nas wszystkich dotyczą bezwzględnie, jest więcej. Następna moja książka, która już jest ułożona i to też będzie 77 opowieści, to będzie 77 opowieści o dzieciach. I też nas to wszystkich dotyczy, bo wszyscy albo jesteśmy, albo byliśmy, albo będziemy dziećmi. Przyszłych wcielenia. I to też będzie książka bardzo dla dorosłych. Ale też o miłości. I też o miłości. A jeszcze powiem wam, że zaczęłam taką książkę teraz, to znaczy kolejny cykl, ja już niedługo moich przyjaciół zaproszę na czytanie, bo tak robię, że jak kończę cykl, to zaraz wołam i przybiegają i czytam, bo już nie mogę wytrzymać, żeby tego nie przeczytać. To następny cykl, a potem ja go rozszerzę i zrobię też 77 opowieści. I też nas to wszystkich dotyczy. Opowieści o Bogu. Bo każdy z nas ma w sobie Boga. Każdy ma jakiegoś Boga, w którego wierzy, albo w którego nie wierzy. Którego kocha, albo którego przeklina. I to jest tak, to jest dopiero temat. I jeszcze bardziej mi tym nad miłości, mówię wam. Niesamowite. Mój mąż powiedział, że najlepiej zrób 100, żeby było 100 stron. Ale potem jak układałam, ale zależało mi właśnie tym przewodnim motywem, bo to, żeby było różnie, to tyle mi wyszło. I bo już, a że strasznie długo poprawialiśmy, tu cudowna Maryla Baturalska szalenie pracowała nad tym tekstem, a myśmy z moim synem próbowali to edytorsko ogarnąć, ale cały czas na jakimś innych stronach, dlatego z góry przepraszam za błędy edytorskie, bo jest ich dużo. Także jak patrzycie, to nie patrzcie na przykład na spis treści, tylko na numery tych opowiadań. I w którymś momencie siedliśmy, że już więcej nic nie będziemy zmieniać. Trzymamy się 7-7, no jest to liczba no, piękna po prostu. I sobie tak już leci.